Cześć, w tym odcinku zaprezentuję małe szczypce uniwersalne, które mieszczą się dosłownie w dłoni o zwiększonym przełożeniu, aby mniej siły wkładać w cięcie elementów z ostro zakończonymi szczękami do prac w trudno dostępnych miejscach. Takie są szczypce uniwersalne Knipexa o numerze 0826145. Te szczypce znajdują zastosowanie w wielu typowych pracach instalacyjnych oraz podczas napraw serwisowych. Dzięki niewielkim rozmiarom można je nosić cały czas przy sobie, np. w kieszeni monterskiej. Producent zastosował tutaj powierzchnię chwytającą, która umożliwia pewny chwyt płaskich elementów. Szczypce te mają dużą odporność na skręcanie i są pozbawione luzów. W tym miejscu, gdzie mamy strefę chwytania, jest również frezowany rowek, który umożliwia wyciąganie małych elementów, przytrzymywanie różnych elementów, np. gwoździa, linki. Nadaje się również do chwytania żyły kabla, aby umieścić np. w zacisku gniazda. Ostrze nadaje się do cięcia drutu o średniej twardości, średnica do 3 mm, drutu twardego o średnicy do 2 mm, kabli miedzianych o średnicy do 8 mm lub o przekroju 16 mm kwadratowych. Szczypce te są dostępne w różnych wariantach. Możesz kupić szczypce fosforowane, czarne, z główką polerowaną lub chromowane, tak jest to w moim tutaj przypadku. Dodatkowo możliwy jest wybór rękojeści z tworzywa sztucznego, takie powlekane, lub z wielokomponentowymi nasadkami, jak i z dodatkowym zabezpieczeniem przed upadkiem. Dodatkowo dla elektryków dostępna jest wersja, taka jak mam tutaj, z izolowanymi wielokomponentowymi nasadkami, z certyfikatem do 1000 V. Jeżeli interesuje Cię tematyka szczypiec, zobacz również inne moje filmy, które przygotowałem wcześniej, gdzie recenzowałem różnego rodzaju szczypce produkcji Knipexa. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę. Do następnego razu. Cześć.